A w dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam Hyundai'a Tucsona, który moim zdaniem prezentuje się no naprawdę ciekawie. Popatrzcie tylko na te linie, jak tutaj przechodzą przez cały samochód. No wygląda to moim zdaniem nieziemsko i cały samochód wydaje się ogólnie szerszy i taki bardziej umięśniony, napakowany. I tył prezentuje się w taki oto sposób. Również ciekawie. Lampy mi troszeczkę przypominają Forda Mustanga. I spójrzcie tylko na ten przód tego pojazdu. Tak naprawdę jak ktoś pierwszy raz go zobaczy, no to nie wie, czy lampy są w tym miejscu, czy może są te niżej. Fajny, futurystyczny wygląd. Grill praktycznie zlewa się z lampami. Zaraz Wam je odpalę, pokażę, jak wyglądają zapalone. A tak prezentuje się oświetlenie samochodu. A teraz pokażę Wam jego wnętrze. I tak Tucson prezentuje się w środku. Moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawie. Ten design może się komuś podobać lub nie, no ale trzeba stwierdzić, że na pewno Hyundai zrobił no, ogromny przeskok w porównaniu do starszych modeli. Tak prezentują się zegary w pojeździe. Do dyspozycji macie dwa tryby, Eco oraz Sport. Sport wygląda w następujący sposób. A teraz kilka ciekawostek, o których warto Wam wspomnieć. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj właśnie dostęp do podglądu na żywo z obrazu, kiedy włączamy kierunkowskaz prawy, a kiedy lewy. Także tak naprawdę niepotrzebne nam są lusterka. I kolejna ciekawostka jest taka, że w czasie jazdy możemy sobie na przykład włączyć kamerę i widzimy wszystko w czasie rzeczywistym, jak to wygląda. Możemy się przełączać właśnie z tylnej kamery na taką kamerę, na taką. No jest tych kamer całkiem sporo. Rzeczą, która totalnie mnie zaskoczyła, są tak zwane dźwięki natury, które możemy sobie kliknąć. Mamy na przykład dźwięk lasu. Podgłośnię Wam trochę. Możemy sobie usiąść, zrelaksować się. I moje ulubione deszczowy dzień. Z tego co możecie zobaczyć, no to prezentowany model jest w wersji hybrydowej, także tak naprawdę możemy jeździć na samych silnikach elektrycznych. Oczywiście po mocniejszym wciśnięciu gazu od razu nam się załącza silnik spalinowy. Jeśli chodzi o przyspieszenie samego pojazdu, no, moim zdaniem bardzo fajnie to przyspiesza. Praktycznie cały moment obrotowy mamy dostępny od razu po wciśnięciu pedału gazu. Tu jeszcze jak sobie włączymy lewy kierunkowskaz podczas jazdy, to mamy tutaj pokazane prędkość, z jaką się poruszamy. No i jeśli się zatrzymamy, to po prostu tam się od razu załączy silnik elektryczny. Tutaj jeszcze macie taki ciekawy tryb Diffuse, po wciśnięciu którego, nie wiem czy kojarzycie, może taki, no po prostu jak włączycie klimatyzację, że Wam dość mocno wieje w twarz, to ten tryb jest taki, że no dosłownie tak zmysłowo, nawet nie czuć za bardzo no, nawiewu, ale tak naprawdę klimatyzacja jest cały czas włączona, no i chłodzi nam cały samochód. No bardzo ciężko to opisać, ale Hyundai mówi, że no coś takiego jest, także wierzymy im na słowo. A tu dla porównania macie starego Hyundai'a. No, moim zdaniem przeszedł on dość mocną rewolucję na zewnątrz, jak i w środku. I tu, jak widzicie, boki nie są już tak napompowane jak w tym modelu. No i tył to zupełnie inna bajka. Nawet zobaczcie, jakie te felgi są futurystyczne w porównaniu do starszego modelu. I tak starszy model prezentuje się w środku. I tak dzisiaj sobie tym Tucsonem jeżdżę i powiem Wam, że Hyundai wcześniej miał naprawdę nudne takie, no do bólu poprawne samochody, które niczym się nie wyróżniały. Tak tutaj widać, że polityka marki zupełnie się zmieniła i chcą się jakoś wyróżnić na tle całej konkurencji i robią coś, co no nawet im moim zdaniem wychodzi. Wyróżniają się. Teraz mnie zapytacie, Kacper, komu byś ten samochód polecił? Wiecie co, wcześniej Hyundai w ogóle mi się nie podobały, były takie poprawne, no
nie miały nic takiego fajnego w sobie. No a ten no, wygląda na pewno ciekawiej od poprzedniej generacji i może się komuś podobać. Ten przód moim zdaniem jest miażdżący, fajnie napompowane boki również dodają mu agresji oraz charakteru i nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że może go kupić osoba młoda, ponieważ stylistyka no, jest dość taka nowoczesna, nie jest taka dziadkowa jak wcześniej i może się osobom młodym podobać taki samochód. O, nawet te drzwi zamykają się z taką symfonią i poezją. O, przy okazji zajrzymy do bagażnika. No jest on, powiedzmy, dość spory. Podłoga jest płaska. No i klapa oczywiście zamyka się automatycznie. I samochód oczywiście ma składane lusterka. I to by było na tyle, taka szybka zajawka, pokazanie takiego samochodu z innej troszeczkę perspektywy. Nie jest to recenzja, nie są to pierwsze wrażenia, ale taka zajawka, która może Wam się, myślę, spodobać. Do zobaczenia, na razie, hej, zostawcie kciuka w górę.